Zrobiło się dzisiaj bardzo słonecznie, bardzo wiosennie, a się chciało wyjść i spojrzeć chociaż na dosłownie przez chwilkę na pawie. No bo jednak w słoneczku te piórka im pięknie lśnią. A doczekać się nie możemy już wiosny i tych piór, to chociaż teraz popatrzeć. To oczywiście już jest i samiczka nasza. Już nieraz pokazywałem, nieraz mówiłem, że zawsze jak tylko przychodzę do wolierki coś pokazać, oczywiście pierwsza podchodzi i chce się przywitać. Patrz mi w ręce, bo myśli, że może coś wziąłem. Nic oczywiście nie wziąłem. Głupia się zrobiło mi. Zapomniałem całkowicie o naszej... O, proszę, jak się odsunęło od razu. Powiedziałam, że nic nie mam już. Daleko, daleko. Ale następnym razem przyniosę jej trochę słonecznika, żeby sobie poskubała. Jakiś niepokój się tutaj zrobił, widzę, że... Ale to uszak tam zaczyna tokować, już taki wydaje zupełnie inny głos. A jeszcze chwilkę spójrzmy na naszego pawika. Pióreczek coraz więcej już zostaje, ogon coraz dłuższy. Niedawno całkiem go nie miał, natomiast już teraz już się wyciąga. Do wiosny mamy sporo jeszcze czasu, mamy koniec grudnia, stycznia chciałem powiedzieć. Bym się ucieszył, gdyby to był już koniec stycznia, wiadomo. Ale z drugiej strony, jakby tak czas nam uciekał szybko, to byśmy niewiele też zobaczyli. Sam się myślę, że w tym roku już na tyle dorośnie, że się zajmie samiczkami w tym roku. To też wam i mówiłem, pokazywałem, to on był młody, miał 2 lata dopiero, no nie był taki, nawet takiego ogonka nie miał jak teraz. Także w ogóle się nie interesował naszymi samiczkami. Dopiero gdzieś tak, myślę, to był koniec września, już było wiadomo po sezonie ręgowym, to widziałem, jak właśnie już na samiczkę wskakiwał, no ale to już... To było tak późno, że już wiadomo, samica i tak jajka nie znosiła, więc nic to nie dawało. Ale przynajmniej mamy tą pewność, że ten samiec będzie w tym roku na pewno już z tymi samiczkami współżył, więc myślę, że będę miał pawię. W tym roku tylko miałem spawi szmaragdowy, które są w tej drugiej wolierce. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te indyjskie, królewskie pawie, to nie mieliśmy ani jednego małego. Także jakby taki, można powiedzieć, sezon no zmarnowany w zasadzie. No i tak też to czekamy i liczymy na ten sezon. Na tą samiczkę właśnie. No wiem. Nic nie mam. Nie,